Szanowni Państwo, dom. Święte drzewo Słowian. Wielu mówi, że to jest tylko drzewo. Ja twierdzę, że jest to istota. Istota żywa, którą przy objęciu da nam moc i siłę. Dom to jest nic innego, tylko są to wrota. Wrota do przyszłości, przeszłości. Gdyż dęby żyją jak najdłużej. W chwili obecnej trwa wycinka tych starych słowiańskich drzew, aby wybito nam nawet z głowy, że takie drzewo kiedyś istniało. Szanowni Państwo, drzewa między sobą rozmawiają. Rozmawiają też z niektórymi ludźmi. Wielu powie, że starego Kudnińskiego już całkiem pogięło. A ja mówię tak. Idźcie do lasu, obejmijcie ten dąb, poproście go o coś, co chcielibyście mieć. A wtedy ten dąb powie wam, jak zrobić, jak postąpić, jak zadziałać, abyście to wszystko osiągnęli. Wielu powie, niemożliwe, przecież to jest tylko drzewo. To jest tylko drzewo, które można ściąć. Tak, można ściąć, ale to drzewo też boi się ścięcia. Tak jak każda żywa istota, tak jak człowiek, tak jak człowiek. Dom, Szanowni Państwo, jest to nic innego, tylko brama. Brama, którą kiedyś wszyscy przejdziemy. Przejdziemy do wieczności lub cofniemy się do czasów, które już minęły. Dlatego szanujmy drzewa, traktujmy je jak swoich może bliskich. I tak będzie najlepiej, gdyż drzewo jest to też istota, która daje nam ciepło, która daje nam schronienie, która daje nam żywność. Jest to część przyrody, jest to część nas, część człowieka, o czym mało kto z was sobie zdaje sprawę. Dlatego zachęcam, obejmijcie drzewo, a zobaczycie, jak będziecie się czuć. Obejmijcie dęba, tego starego dęba, dęba, który w odpowiednim czasie może was przenieść tam, gdzie się nawet nie spodziewacie. Dziękuję bardzo.